Na lotnisku zasłabł jeden z pasażerów. Niestety w karetce jego stan bardzo się pogarsza. Lekarze nie wiedzą, co mu jest. Ciśnienie 140 na 96, podaliśmy mu płyny. Okazuje się, że mężczyzna jest w trakcie rozwodu, a podczas pobytu w Hiszpanii związał się z inną kobietą. Tymczasem do szpitala dociera jego żona. Bardzo, o co ci właściwie chodzi? A od kiedy to my jesteśmy na ty? Pacjentką doktora Eryka jest 15-letnia modelka, która cierpi z powodu silnego bólu brzucha. Dziewczyna jest przerażona, bo następnego dnia ma ważny casting. Mary dzwonią z agencji, pytają o jutro. Mary nie odpuści sobie tego castingu. Taka szansa nie zdarza się codziennie. Okazuje się, że modelka poddaje się niebezpiecznym zabiegom odchudzającym, ale nie przyznaje się do tego lekarzom. Mogę panią chwileczkę poprosić? Tak. Tymczasem stan pacjenta zabranego z lotniska stale się pogarsza. Jego żona musi odnaleźć kobietę, z którą był na wakacjach. Wiesz co? Zobaczymy, kogo Krzysiek będzie wolał przy swoim łóżku. Na lotnisku zasłabł Krzysztof Słupski. Mężczyzna wrócił właśnie z dwutygodniowego pobytu w Hiszpanii, gdzie pojechał, żeby zapomnieć o czekającym go rozwodzie. Gdzieście do cholery byli! Panowie, nie możemy się w ogóle z nim dogadać! Rany boskie, Krzysiek! Halo, proszę pana, słyszy mnie pan? Pogotowie wezwał jego syn. Chłopak chciał zrobić ojcu niespodziankę i przyjechał na lotnisko, żeby go przywitać. 13-letni Dawid ma nadzieję, że rodzice się pogodzą i że do rozwodu nie dojdzie. Jest zaskoczony, ponieważ wygląda na to, że ojciec na wakacjach nie był sam. Towarzysząca mu kobieta to 30-letnia Weronika Liszka. A w samolocie skarżył się na jakieś dolegliwości? Tak, mówił, że bolą go mięśnie, stawy. W głowie mu się jeszcze kręciło, było mu duszno. Przyjął akcję serca, jakieś 140, do tego są... jest ściszony szum pęcherzykowy. Ale czy się na coś przewleka choruje? Nie, zawsze był zdrowy. Jakieś leki bierze? Ja nie mam pojęcia. Zawsze był zdrowy. Ja go wysłałam w Hiszpanii teraz. Panowie, mogę jechać z wami? Nie, nie, do karetki cię nie weźmiemy. Musisz albo pojechać samochodem, albo tutaj... A gdzie wy go bierzecie? Na Biskupińską do szpitala. Dobra. Mały, co, jak chcesz, to możesz jechać ze mną. Ja jadę za nimi. Nie, ja dzwonię do mamy. Jak chcesz. Ja wezmę bagaż taty. Dobra, gotowy? Gotowy. Nastoletni Dawid usiłuje dodzwonić się do matki, ale kobieta nie odbiera telefonu. Chłopak nie może jechać z ojcem karetką. Decyduje się jednak pojechać do szpitala z nową przyjaciółką ojca. Dobra. Ej, zaczekaj! Jadę z tobą! Co nogi? Co się dzieje? Nie czuję nóg. Czujesz to? Nic nie czuję. A to czujesz? Niestety w karetce stan pacjenta pogarsza się. Mężczyzna jest przytomny, ale ratownicy stwierdzają, że nie ma czucia w nogach. Co jest? Po 10 minutach zespół ratunkowy dociera do szpitala. Pacjentem zajmie się doktor Michał Morawski. Ciśnienie 140 na 96, podaliśmy mu płyny. Mam latarkę, cholera, syna. Będziemy przerzucać. Moment. Mimo pomocy udzielonej w karetce, stan mężczyzny nie poprawia się. Ma poważne problemy z oddychaniem. Stracił też przytomność. Jak na razie lekarze nie wiedzą, co się z nim dzieje. Ura. Czekaj, te butle. Tak? Ela, kardiomonitor, zdejmijcie buty. Dobra. Proszę się położyć. Przepraszam. Dobrze, jest czucie w rękach. Buty. Już to. Ale jest reakcja? Nie ma. Nic. Dobra. Słuchaj, krew na szybko i zrobimy rentgen klatki piersiowej, dobra? Dobra. Stan pacjenta jest naprawdę bardzo niepokojący. Kłopoty z oddychaniem, brak kontaktu, kompletny brak czucia w nogach. Problem polega na tym, że te objawy nie składają się w jeden spójny obraz chorobowy.
Do szpitala dociera przyjaciółka pacjenta razem z jego synem, któremu udało się skontaktować z matką i ona również jest na miejscu. Chłopak nic jej nie powiedział o nowej znajomej taty. Ma nadzieję, że kobieta zostawi ich w spokoju. Ty sobie żartujesz? No, ja się wszystkim zajmę, może pani już jechać. Kochany, ustalmy jedną rzecz. Nie ty będziesz tutaj ustalał reguły, dobra? Co z ojcem? Leży w szpitalu, zabrali go na płycie lotniska. Jak to? Ale co się stało? Zemdlał, jak wracał. O Boże. To jest walizka Krzyśka, ja ją zostawię. Ja ją wezmę. Proszę bardzo. Pani, z kim jest pani? Weronika. Znajoma Krzyśka, przepraszam za rękawiczkę. Myśmy byli razem w Hiszpanii. Pani jest samochodu za tą kobietą? Ty nie odbierałaś, to jak miałem tutaj przyjechać? No jak to jak, no. Niech pani nie robi awantury, na miłość boską, chłopak skończył dawno już 5 lat. Proszę się nie wtrącać. Dobra, ja idę do Krzyśka. O Jezu, zostawię to, Boże kochany. To znaczy, kobieta jest wyraźnie poruszona spotkaniem z nową znajomą męża. Chociaż to ona chciała rozwodu, nie spodziewała się, że mąż tak szybko zwiąże się z kimś innym. Tyle razy ją prosiłem, żeby dała sobie spokój z tym rozwodem. Tata też ją prosił, ale ona się uparła. Za tydzień mają pierwszą rozprawę. I poznał tą głupią babę. Pół godziny później. W izbie przyjęć na informacje czekają zarówno żona, jak i nowa przyjaciółka pacjenta. No to... Nie, to ja jestem jego żoną. To chyba byłą. Co się dzieje z Krzyśkiem? Krzysiek! Przepraszam. Słuchaj, doktorze, co się z nim dzieje? Krzysiek. Przepraszam, miłe panie, spokojnie. Stan pacjenta jest naprawdę poważny, ale szczegółowych informacji mogę udzielić tylko rodzinie. Krzysiek. I to dopiero po badaniu, na które będziemy teraz jechali. Krzysiek! W takim razie czekamy, panie doktorze. Dobrze. Słyszałaś? Tylko rodzinie udzielają informacji. Do niczego tutaj nie jesteś potrzebna. Przepraszam cię bardzo, o co ci właściwie chodzi? A od kiedy to my jesteśmy na ty? Przecież wy się rozwodzicie. O co ci ale chodzi? To nie co ty jest masz powód, do mnie? Żebyś wtrącała się w nasze rodzinne sprawy. Daj mi spokój, ja idę zobaczyć. Do widzenia. Właśnie tak ją sobie wyobrażałam. Krzyk mi o niej opowiadał, że jest sztywna i upierdliwa. Krzysiek pojechał na te wakacje, żeby odreagować swój rozwód. Ja miałam jakiś tam zaległy urlop do wykorzystania. No i od razu między nami zaiskrzyło. Ja nie będę tutaj siedzieć, nie będę tutaj czekać, aż ona mnie gdziekolwiek dopuści. Ja pojadę do domu, rozpakuję walizki, wrócę za parę godzin. Krzysiek się na pewno będzie już lepiej czuł. Nowa znajoma pacjenta jest bardzo zaskoczona zachowaniem jego żony. Nie rozumie, dlaczego kobieta ma do niej pretensje, skoro to ona chciała rozwodu. Postanawia opuścić szpital. Tymczasem lekarze analizują zdjęcia rentgenowskie pacjenta. Jest to może być zatorowość. Mhm. Panie doktorze, tak? Chcę już wynieść. Dziękuję. No tak, podwyższone dedimery. Tym bardziej zatorowość. Dlatego kwasica oddechowa. Znaczy, tak długo trzymujące się duszności, to tak musiało się skończyć. Mhm. Czy tomografię zrobił? Na pani zadzieli, jak będzie wolny tomograf? Tak, oczywiście. Bardzo dziękuję. Zatorowość płucna to bardzo niebezpieczne schorzenie. Zator, którym najczęściej jest skrzeplina, doprowadza do tego, że płuca nie są w stanie prawidłowo funkcjonować. W najgorszym wypadku może nawet dojść do śmierci pacjenta. Na informację o stanie zdrowia mężczyzny czeka jego rodzina. Żona i 13-letni syn pacjenta są coraz bardziej zdenerwowani. Chłopak, który do tej pory nie pogodził się z decyzją rodziców o rozwodzie, ma pretensje do matki. Dawid, co ty mówisz? Przecież tata pojechał do tej Hiszpanii. Przez ten twój rozwód. Dawid, to nie jest takie proste. To jest bardzo proste. Tata wyjechał na te wakacje przez ciebie i poznał tą głupią babę. Słońce, ja wiem, że dla ciebie teraz to są ciężkie chwile, ale... Ale zrozum, że są pewne rzeczy, które ty nic nie rozumiesz. Dawid. Krzysiek nigdy nie dorósł do rodziny, do małżeństwa. No, zawsze zachowywał się nieodpowiedzialnie, jak mały chłopiec. No nawet teraz, no jesteśmy w trakcie rozwodu, a on wyjeżdża sobie na wakacje. A sądząc po tej rozwrzeszczanej blondynie, to świetnie się tam bawił. Tymczasem 15-letnia Klaudia przyprowadza do szpitala swoją koleżankę Martę Zychowicz. Dziewczyna zemdlała w czasie wspólnych zakupów, a teraz skarży się na silne bóle brzucha. Nastolatki poznały się w agencji modelek, dla której od niedawna pracują. Dokument jakiś ze zdjęciem. Dokument? Mary? Masz tam, w tej zapinanej kieszonce jest legitymacja. Gdzie? W zapinanej kieszeni. Proszę. Ale proszę tą torbę wziąć stąd. A same jesteście? Tak, a co? Koleżanka jest niepełnoletnia.
Do przyjęcia do szpitala potrzebna jest zgoda któregoś z rodziców bądź opiekunów. Ale moja mama jest w pracy. No to bierz telefon i dzwoń za nią. Słuchaj. Gdzie masz telefon? Słuchaj, nie, ja nigdzie nie dzwonię, wiesz, jak ja będę miała przez to... Słuchaj, za chwilę przyjdzie lekarz. Dziewczyna nie chce przeszkadzać matce. Wie, że kobieta bardzo ciężko pracuje, żeby je utrzymać i że nie może się nagle zwolnić, bo będzie miała kłopoty. Nastolatka ma nadzieję, że dostanie leki i ból brzucha minie. Jutro ma bardzo ważny casting. Pojechałyśmy do galerii. Po dżinsy. Właśnie je mierzyłyśmy. Kiedy ona kompletnie odjechała. Sama nie wiedziałam, co robić. Myślałam, żeby zadzwonić po jej mamę, ale nie, zabroniła mi. One od zawsze mają taki układ, że to Mary martwi się o swoją matkę, a nie na odwrót. Matka modelki musi przyjechać do szpitala. Tymczasem okazuje się, że zdjęcia dziewczyny bardzo się spodobały i ma szansę wygrać casting. Mary nie odpuści sobie tego castingu. Taka szansa nie zdarza się codziennie. Mogę panią na chwileczkę poprosić? Doktor Michał prosi żonę pacjenta przywiezionego z lotniska, żeby odnalazła kobietę, z którą podróżował. Musi z nią pilnie porozmawiać. Czy nurkował? Tak, oczywiście, że tak. Dzisiaj? No dzisiaj rano. Ja jeszcze spałam, jadłam śniadanie. Jest pani tego pewna? Tak. Momencik, ale panie doktorze, ale dlaczego? Panie doktorze, co się stało? Matka modelki przyjeżdża do szpitala. Kobieta nie ma pojęcia, że córka poddaje się zabiegom odchudzającym i że tak bardzo zależy jej na castingu. Na lotnisku zasłabł jeden z pasażerów. Mimo szybkiej pomocy udzielonej przez ratowników, jego stan bardzo się pogarsza. Lekarze nie wiedzą, co mu jest. Okazuje się, że mężczyzna jest w trakcie rozwodu, a podczas wakacji w Hiszpanii związał się z nową kobietą. W szpitalu pojawia się również żona pacjenta. Ty nie odbierałaś, jak miałem tutaj przyjechać? Właśnie tak ją sobie wyobrażałam. Krzyk mi o niej opowiadał, że jest sztywna i upierdliwa. Do szpitala zgłasza się 15-letnia modelka, która jest wychudzona i odwodniona. Koleżankę strasznie boli brzuch. Pojechałyśmy do galerii. Po dżinsy. Właśnie je mierzyłyśmy. Kiedy ona kompletnie odjechała. Nastolatka nie chce zawiadomić matki o swoim pobycie w szpitalu. Liczy na to, że lekarze dadzą jej leki przeciwbólowe i będzie mogła wrócić do domu, żeby przygotować się do bardzo ważnego castingu. Na przykład z oddychaniem, kołatanie serca. No trochę. Trochę to znaczy? No trochę. Okej. Oddechaj głęboko. Dobra. Temperatura i ciśnienie. Doktorze? Zażywasz jakieś leki na co dzień? Chorujesz nie. Na coś? Nie, na nic. Na nic. I zdrowa dziewczyna z ciebie jednym słowem. Pokaż mi jeszcze usta. Szeroko. A... Luźno. Szerzej. Szerzej. Nie zagryzaj mi tego plateczka. Dobra. Pocuszona śluzówka. Ty nie jesteś przypadkiem na jakiejś diecie? No nie. Nie? Żadne głodówki? Środki przeczyszczające? Nie, no bez przesady. Ale przecież ja widzę, że ty jesteś odwodniona. No może dlatego, że od rana nic nie piłam. Dobrze. Jak? Dziewczyna nerwowo reaguje, gdy doktor Eryk pyta ją o odchudzanie. Nie chce, żeby dowiedział się o zabiegu, który przeszła dzisiaj rano. Połóż się, proszę. Zbadam ci jeszcze brzuch. Podnieś koszulkę, opuść lekko spodnie. Boli cię w jednym... Au! To boli. Musisz chwilę wytrzymać. Jak cię nie zbadam, nie będę wiedział, co ci jest. Powiedz mi, czy to jest ból... Taki rozlany, czy boli cię punktowo? Tak, co pan wyprawia? Mogę? Dobra. Wow. Pani Basiu, pobierzemy jeszcze krew do podstawowych badań. Dobrze. Muszę porozmawiać z twoimi rodzicami. No, ale moja mama jest w pracy. No, ale to zadzwonimy do niej, nie? No nie. Wiesz co, przykro mi, ale to będzie konieczne. Łap za telefon i dzwoń do mamy. Ja nie mam telefonu. Nie masz telefonu. Zostawiłam w torebce u koleżanki. Okej. Okay. Ja mam telefon, wyobraź sobie. Dziewczyna nie chce zadzwonić do matki i powiedzieć jej, że jest w szpitalu. Ale lekarzowi w końcu udaje się ją przekonać. Dziewczyna ewidentnie nie chciała zadzwonić do matki. Jak dla mnie to ona coś ukrywa. Dlatego nie wykluczałbym jednak tego, że może się drastycznie odchudzać. Jest bardzo szczupła, mocno odwodniona, no ale równie dobrze może mieć stan zapalny w brzuchu. To może być wyrostek, ciąża pozamaciczna, no ale to się okaże, jak już będą wyniki. Tymczasem w izbie przyjęć cały czas czeka koleżanka pacjentki. Dziewczyna odebrała właśnie telefon z agencji modelek, dla której pracują obie nastolatki.
agenci pytają o jutro. Powiedz im, że będę na pewno. Przepraszam panią bardzo, ale tutaj nie wolno wchodzić. No jest, poczekać. Na sobie chciałam przyjść. Proszę poczekać. Dobra, na korytarzu. Fajnie. Tak? Modelce bardzo zależy na jutrzejszym castingu. Mimo silnych bólów brzucha, poprosiła koleżankę, żeby potwierdziła jej udział w castingu. Mary, jest! Udało się! Może pani wyjść? Proszę. Mary nie odpuści sobie tego castingu. Taka szansa nie zdarza się codziennie. Dziewczyna, która go wygra, dostanie kontrakt w Mediolanie. Na rok. No która normalna laska zrezygnowałaby z takiej okazji? Tymczasem mężczyzna przywieziony z lotniska ma coraz większe problemy z oddychaniem. Lekarze dalej nie wiedzą, co mu jest. Jego 13-letni syn bardzo boi się o ojca. Obiecałeś. Tato! Panie doktorze! Tato! O Jezu, to kręci. Panie doktorze! Tato! Proszę wyjść. Proszę, błagam. Krzoplucie, no ładnie, to musi być za to. Proszę wyjść teraz. Nie oddycha ambu! Stan mężczyzny gwałtownie się pogarsza. Zaczyna pluć krwią i dusić się. Doktor Michał musi go jak najszybciej zaintubować i podłączyć do respiratora. Tylko w ten sposób może uratować mu życie. Zobaczysz, synku, tata z tego wyjdzie. Tata jest młody, silny. No udawaj, że to cię w ogóle obchodzi. Dawid! Jakby cię obchodziło, to nie wyrzucałabyś go z domu. Nie rozwodziłabyś się z nim. Ja nie wierzę, że to się dzieje. Że Krzysiek... Dawid, no... Dawid nie może zrzucać tego wszystkiego też na mnie, no. Zresztą, gdyby Krzyśkowi zależało na naszym małżeństwie, no to... To chyba nie znajdowałby sobie kogoś nowego jeszcze przed pierwszą rozprawą rozwodową. Tymczasem mężczyzna został przeniesiony na salę intensywnej terapii. Wszystko wskazuje na to, że doszło u niego do zatorowości płucnej. Dzięki podanym lekom jego stan powoli się poprawia. To jest w porządku. Stabilizują się. No to co robimy? Tak, ale nie na tyle, żeby zobaczyć, żeby go wziąć na tomograf i zobaczyć, gdzie jest ten zator. Nic, czekamy. Co mi tu pani narobiła? Spokojnie, za kilka minut nic nie będzie widać. No, oby. Mogę? Mhm. KG. Dodatkowe pobudzenia komorowe. Przyspieszona akcja serca. No dobrze. Na szczęście bez zmian niedokrwiennych. No a tak bardziej po polsku? A tak bardziej po polsku. Bo twoje serduszko nie pracuje tak, jak należy. Coś jest nie tak. Pewnie dlatego, że jesteś bardzo... odwodniona. Dlatego zapytam jeszcze raz. Na pewno nie jesteś na żadnej diecie. No nie, przecież mówię, po prostu nie obszeram się jak świnia i tyle. Mhm. Tak to już dzisiaj jest. Albo człowiek wygląda jak człowiek, albo jak świnia i nikt się z nikim nie liczy. Pani Basiu. Tak, doktorze. Kroplówka z elektrolitami i akcja serca powinna się ustabilizować. Dobrze. Brzuch przestanie mnie po tym napieprzać? No nie, brzuch to już jest odrębna sprawa. Zrobimy USG. Zaraz jak zejdzie kroplówka, będziemy wiedzieć, co dalej. Naprawdę nie może mi pan dać nic przeciwbólowego? Nie mogę dać ci nic przeciwbólowego, dziecko, bo nie wiem, co ci jest. Co? Boże, znowu kłucie? Luźna ręka. I gdzieś jutro ludziom pokażę. Dziewczyna nadal ukrywa przed lekarzem, że rano przeszła zabieg płukania jelita. Chce jak najszybciej wyjść ze szpitala i zająć się przygotowaniami do jutrzejszego castingu. Musisz dwa razy. Z badań wynika, że w organizmie dziewczyny doszło do stanu zapalnego. USG powinno nam pokazać, co tak naprawdę się tam dzieje. Najważniejsze jest jednak, żeby ona zaczęła w końcu współpracować. Bo ja uważam, że na przykład nie powiedziała mi jeszcze wszystkiego. Na oddział dociera w końcu matka modelki. Kobieta ciężko pracuje jako szwaczka w dużym zakładzie odzieżowym. Gdy dowiedziała się, że jej dziecko jest w szpitalu, od razu zwolniła się z pracy. Nie wpuszczą pani tam. To co, mam tu czekać? No chyba. Aha, i tamta babka z rejestracji mówiła, że podeszła pani podstawić jakieś papiery. Nie zawracaj mi głowy papierami. Panie doktorze, tak? Jestem Luisa Zychowicz, mama Marty Zychowicz. Co z nią? Mówiła, że zemdlała i że boli ją brzuch. Tak, ale już jest lepiej. Córka jest w lepszej formie. Musimy teraz uspokoić pracę jej serca. Jak to nam się uda, to zacznę szukać powodów bólu jej brzucha. Córka mówiła, że nie zażywa żadnych leków, nie choruje na nic przewlekle, tak? Nie, zawsze była bardzo zdrowa, dlatego teraz nie rozumiem, co się dzieje. Okej. Ona jest modelką?
Tak, podpisałam jej zgodę, a co to ma do rzeczy? Proszę powiedzieć, czy nie wiem, czy ona jakoś nie schudła drastycznie ostatnio, nie odchudza się, zrzuciła kilogramy? Nie. Nie? Nie. Aha. Niech mi się pan tak nie przygląda, w jej wieku też ważyłam 48 kilo. Dobrze. Była pani już w rejestracji, wypełniła pani dokumenty? Nie, a co wy wszyscy z tymi papierami? Proszę wypełnić te dokumenty. Ja, żeby leczyć pani córkę, potrzebuję również pani zgody. A skąd ten doktor się urwał? Każe mi wypełniać jakieś papiery, kiedy moje dziecko tam leży? I jeszcze się dziwi, że jej pozwoliłam pójść do tych modelek. A jakby popracował w normalnej robocie, dzień czy dwa, i zobaczył, jak wygląda codzienne życie, to może by inaczej do tego podchodził. Marta jest mądra, ładna, jest piękną dziewczyną. Dlaczego mam jej nie pozwolić realizować swoich marzeń? Dlaczego mam ją skazać na takie życie jak moje, od pierwszego do pierwszego? Doktor Eryk jest przekonany, że jego pacjentka nie powiedziała mu prawdy i że jej problemy ze zdrowiem są związane z odchudzaniem się. Dlatego chce porozmawiać z przyjaciółką modelki. Masz chwilę? Masz chwilę? Tak. Czyli co, jesteś z Mary? Z kim? Z Martą. Tak. Wiesz co, chciałem chwilę pogadać z tobą. Jesteście przyjaciółkami, tak? Przyjaźnicie się. No raczej. Czyli zależy ci na jej zdrowiu, na tym, żeby wszystko było w porządku? No, o co panu chodzi? Przecież to oczywiste. Dobrze. Słuchaj, ja muszę wiedzieć, czy ona stosuje jakąś drastyczną dietę. Czy zażywa jakieś środki, nie wiem, może poddajecie się jakimś zabiegom modnym w waszym środowisku? Nie, no co pan? Aha. Na pewno. No tak, przecież mówię. Dobrze. Wiesz, że to jest związane z jej zdrowiem. O to chodzi. Tak, wiem. Przecież nikt się nie odchudza. Okej. Okay. Panie doktorze, podpisałam już wszystkie dokumenty. Czy teraz mogę wejść do córki? Tak, proszę. Klaudia, zostań z moimi rzeczami. Koleżanka modelki również okłamała doktora Eryka. Obie dziewczyny, żeby szybko schudnąć, poddały się rano zabiegowi płukania jelit. Dziękuję, panie doktorze. Córuś, słoneczko, jak ty wyglądasz? No, nie trzeba było przyjeżdżać, nic mi nie jest. Jesteś pewna, jak się czujesz? Nastoletnia modelka i jej matka są ze sobą bardzo zżyte. Dziewczyna ma nadzieję, że dzięki karierze modelki pomoże finansowo matce. Na pewno tam na mnie czeka? Jest, czeka, siedzi. Słuchaj, mogłabyś mi przynieść coś do picia? Zaraz ci przyniosę, poczekaj. Ja do Mary. To zostań z nią. No jak? No, średnio. Słuchaj, wypytywał cię o to odchudzenie. No tak, ciebie też? No, już dwa razy. Strasznie się zaparł. Musiałam go cały czas spławiać. Ale nie puściłaś farby. No co ty, a ty? No ja też nie. Może... Słuchaj, ale no... tego się trzymajmy, bo Sandrę mogą za to porządnie udupić. Robi nam to po godzinach i bez zgody starych. A jesteś pewna, że to nie od tego? No przecież nigdy nie było takich akcji. To może lepiej zadzwonić. No dobra, daj telefon. Modelki postanawiają zadzwonić do Sandry, dziewczyny, która zrobiła im zabieg płukania jelit. Chcą się upewnić, że silne bóle brzucha nie mają związku z zabiegiem. O, hej, Sandra, słuchaj, bo drana strasznie napieprza mnie brzuch. Myślisz, że to może być po tym płukaniu? No, ja też tak myślę. Przepraszam, a co ty tutaj robisz? Stęskniłam za koleżanką. Tak? Brzmieniem. Raczej. Jak się czujesz? No, średnio. Średnio? Sandra to kuzynka Mary. Pracuje w takim wypasionym gabinecie kosmetycznym. Robią tam takie specjalne płukania jelit, jak prawdziwym modelkom. 2 godziny u nich i 5 kilo w tył. Chodzimy tam przed każdym castingiem. Oświeciłabym tego upierdliwego doktorka, ale no nie mogę wkopać Sandry. No, jej szef nie wie o tym, że ona robi nam to płukanie. Jeszcze za free. Tymczasem w sali intensywnej opieki medycznej trwa walka o życie mężczyzny przywiezionego z lotniska. Mimo podania odpowiednich leków, stan pacjenta nie poprawia się. Tylko, że zator to nie jest chrzeplina, tylko coś innego, czego heparyna nie rozpuszcza. Masz jakiś pomysł? Nie, jeszcze nie. No przecież te wszystkie objawy neurologiczne, brak czucia w nogach, bóle stawu, to przecież musi jakąś całość łączyć. Coś musiałem przeoczyć. Idę porozmawiać z rodziną. Dobrze. Doktor Michał nie rozumie, dlaczego podane leki nie zadziałały. Jest przekonany, że postawił prawidłową diagnozę i mężczyzna ma zatorowość płucną.
Obawia się jednak, że ponieważ nie ma pełnej wiedzy o tym, co działo się z pacjentem przez ostatnie dni, przeoczy coś, co może uratować mu życie. Mogę panią o chwileczkę poprosić? Tak. Niestety mąż nie zareagował prawidłowo na leki, dlatego muszę wiedzieć dokładnie, co robił w Hiszpanii przez tych ostatnich kilka dni. Jak się czuł, czy może było coś, co panią zaniepokoiło? Ale ja nie mam pojęcia. Krzysztof wyjechał tam sam. Nie kontaktowaliśmy się przez ten czas. Rozumiem. A czy jest ktoś, z kim mogę na ten temat porozmawiać? Chyba ta dziewczyna, z którą się pokłóciłam. Musimy się z nią skontaktować. Ale ja jej nie znam. Czy pani chodzi o życie pani męża? Chwileczkę, proszę poczekać. Nie wiesz, gdzie jest komórka taty? Prawdopodobnie w walizce, zaraz sprawdzę. Dla żony pacjenta to bardzo trudny moment. Kilka godzin wcześniej wyrzuciła ze szpitala nową znajomą męża, a teraz musi do niej zadzwonić i poprosić ją o pomoc, bo to ona spędziła z nim wakacje i jako jedyna wie, co się z nim działo. Weronika. Muszę powiedzieć, żeby pilnie przyjechała do szpitala, dobrze? Dobrze. Dziękuję. Ja wiem, że to głupie, że zwłaszcza teraz, kiedy Krzysiek jest... Kiedy jest z nim tak źle. Ale ja po prostu nie mogę przestać o tym myśleć, czy oni są razem. Co ich łączy. Ten cały rozwód to... Ja go chciałam tylko nastraszyć. Ja chciałam, żeby się zmienił, żeby się wziął do kupy. Boże, czemu to się wszystko musiało tak popieprzyć? Żona pacjenta uświadomiła sobie, że nadal kocha męża i zażądanie rozwodu było błędem. Kobieta boi się, że mężczyzna wybierze atrakcyjną znajomą z wakacji. Czytając wiadomości w telefonie męża, zorientowała się, że on traktuje nowy związek bardzo poważnie. Co się stało? Co z Krzyśkiem? Jakieś twoje fanaberie znowu? Nie. Lekarz chciał z tobą rozmawiać, bo wypytywał mnie o to, co się działo w Hiszpanii, ale ja nie byłam w stanie mu powiedzieć. Pani doktorze, to jest właśnie ta kobieta. O, dziękuję. Świetnie, że pani przyszła. Mogę panią prosić o tą informację? Oczywiście. Proszę powiedzieć, czy w ostatnich dniach pan Krzysztof się na coś skarżył, jakieś miał kłopoty ze zdrowiem? Ale skąd? On był w wyśmienitej formie. Myśmy korzystali tam z wszystkiego, co się da praktycznie. On jeździł na nartach wodnych, biegał. Poza tym, co ja panu powiem jedną rzecz. Jak mówię, że korzystał z wszystkiego, co się da, to naprawdę korzystał z wszystkiego, co się da. A czy nurkował? Tak, oczywiście, że tak. Dzisiaj? No dzisiaj rano. Ja jeszcze spałam, jadłam śniadanie. Jest pani tego pewna? Tak. Momencik, ale panie doktorze... Dlaczego? Panie doktorze, co się stało? Panie boskie. Krzysiek! Krzysiek! Co się stało? Powiedz mi, co z nim jest? Doktor Michał dowiedział się, że jego pacjent nurkował tuż przed wylotem z Hiszpanii. Tym samym naraził swój organizm na drastyczną zmianę ciśnienia, co doprowadziło do choroby dekompresyjnej. W tej sytuacji trzeba jak najszybciej przetransportować go do Gdyni, gdzie znajduje się jedyny w Polsce specjalistyczny sprzęt, który może uratować mu życie. Do choroby dekompresyjnej dochodzi, kiedy ludzki organizm jest narażony na zbyt dużą różnicę ciśnień. Dokładnie tak było w przypadku mojego pacjenta. Najpierw nurkował, a potem wsiadł do samolotu. Skrajne warunki, na jakie naraził swój organizm, mogą mieć dla niego naprawdę tragiczne konsekwencje. Dobra, dzięki. Dzięki. Ty lecisz? Tak, ja lecę. Dość właśnie dowiedziałem, także idę się przygotować. Ela, tak? Za 10 minut będzie transport. Dobrze, zdążymy. Mhm. Panie doktorze, i co? Pani mąż ma chorobę dekompresyjną. Ale co to takiego? W największym skrócie, w bardzo krótkim czasie naraził swój organizm na skrajne warunki, nurkowanie i lot samolotem. Ale wyleczy go pan? Zajmą się nim już specjaliści w Gdyni. Aha, dziękuję, że pani przyjechała. Pani informacja być może uratowała mu życie. Naprawdę? Mama, musimy tam jechać, a ta nie może zostać sama. Tak, pojedziemy, zaraz się zorganizujemy. Do jakiego szpitala oni go zabierają? Nie wiem, proszę pytać lekarza, naprawdę. A gdzie ty się wybierasz? Do Gdyni, a gdzie mam się wybierać? Do Gdyni? Wyjdź na chwilę. Proszę cię, na chwilę wyjdź. Dawid, proszę cię, wyjdź! Posłuchaj mnie. Niezależnie od tego, co zaszło między wami w tej pieprzonej Hiszpanii, wiesz co, ja wrócę do Krzyśka i możesz o nim zapomnieć, naprawdę. Daruj sobie.
Wiesz co, chyba jest troszkę za późno na ten rozwód. Powiem ci jedną rzecz. Byśmy się w sobie zakochali, wiesz? Nie będzie żadnego rozwodu, rozumiesz? Nie będzie, bo Krzysiek to jest mój mąż i on nim zostanie, rozumiesz? Wiesz co? Zobaczymy, kogo Krzysiek będzie wolał przy swoim łóżku. Wiesz co, wyjdź już! Nie pozwolę mu odejść. Nie bez walki. 15 lat wspólnego życia, dziecko. Jak głupia byłam, że ja to wszystko chciałam zaprzepaścić. A tej kobiety to nawet do szpitala nie wpuszczę. Lekarze nie będą mogli z nią rozmawiać, nie zbliży się do Krzyśka. W końcu to ja i Dawid jesteśmy jego rodziną. Pacjent doktora Michała jest w drodze na lądowisko helikoptera. Jego życie zależy od tego, jak szybko znajdzie się w Gdyni. Czy lekarze wygrają wyścig z czasem? Eryk, patrz. Dla nastoletniej modelki ważniejszy jest udział w castingu niż zdrowie. Co to znowu? Dziewczyna dla kariery jest w stanie wiele zaryzykować. Płać mi się z powrotem. Ja, co siłą nie będzie w to... Jak trzeba będzie, to tak. Au! Okazuje się, że konieczna jest operacja ratująca jej życie. Nastolatka nie chce się jednak na nią zgodzić. Czy matce uda się ją przekonać? Nie zgadzam na żadną operację. Słyszy pan, ja nie mogę mieć żadnej blizny. Ja się nie zgadzam na żadną operację. Nie, mamo, proszę cię, nie pozwól. Tomek, szybciej, szybciej. Z lotniska na oddział ratunkowy trafia młody mężczyzna w ciężkim stanie. W szpitalu spotykają się jego żona i poznana na wakacjach przyjaciółka. Żyjemy razem w Hiszpanii. Bądźcie w jednym. Pacjentką doktora Eryka jest nastoletnia modelka, która dzięki karierze ma nadzieję pomóc samotnie wychowującej ją matce. Dziewczyna, żeby schudnąć i wygrać casting, poddała się zabiegowi płukania jelit. Panie doktorze, i co? Stan przywiezionego z lotniska mężczyzny jest bardzo poważny. Żeby uratować mu życie, trzeba jak najszybciej przewieźć go do Gdyni. Żona mężczyzny, która jeszcze niedawno chciała rozwodu, zrozumiała, że nadal go kocha i postanawia o niego walczyć z jego nową przyjaciółką. On ma chorobę dekompresyjną? Tak, dzwoni pośmigłowiec. Po 10 minutach do szpitala dociera karetka transportowa. Mężczyzna zostanie przewieziony na lądowisko helikoptera, skąd poleci do Gdyni. Jego żona i syn wciąż są przy nim. Nowa znajoma pacjenta również nie zamierza go zostawić. Jest już w drodze do Trójmiasta. Dajcie znać, jak wylądujecie. Doktor Michał wie, że gdyby zdiagnozował chorobę dekompresyjną chwilę później, jego pacjent by nie przeżył. To bardzo rzadkie i trudne w leczeniu schorzenie. Lekarz ma nadzieję, że mężczyzna dotrze na czas do kliniki w Gdyni i uda się go uratować. Tymczasem doktor Eryk robi USG brzucha nastoletniej modelki. Lekarz nadal nie wie, że dziewczyna kilka godzin wcześniej poddała się zabiegowi płukania jelita. Nastolatka coraz bardziej cierpi, ale wciąż nie chce powiedzieć lekarzowi prawdy. To boli. No musisz to wytrzymać, no. Przepraszam cię. Ale mnie to boli. Boże, nie umie pan tego Marta. Zrobić normalnie? Powiedział pan, że to nie będzie bolało i co? Słuchaj, jakby cię naprawdę bolało, to byś tyle nie mówiła. Ale to mnie naprawdę boli. Dobra. Jak tam? Polecieli? No, last minute. A co taki zrąbany jesteś? Podczas rozmowy lekarzy dziewczyna postanawia wyjść ze szpitala. Martwi się, że nie zdąży się przygotować do jutrzejszego castingu. Pomimo, że bardzo boli ją brzuch, kariera jest dla niej ważniejsza. No i co ty znowu kombinujesz? Do domu idę, nie będę to przecież wiecznie kiblować. Płać mi się z powrotem. Nie, a co siłą nie będzie w to pan... Jak trzeba będzie, to tak. Au! Co jest? Co się dzieje? A mój brzuch zaraz mi go rozsadzi. Ostrożnie. Au! Połóż się. Spokojnie. Ała! Au! Niech mi pan coś zrobi, ja tu zaraz wykorkuję. Poczekaj. Brzuch dyskowaty.
Objawy oczywne. Objawy oczywne. Powiadom chirurga i zaraz w salę. Co? Chcecie mnie ciąć? Nie, ja się nie zgadzam. Słuchaj, to jest konieczne. Chyba, ja że powiesz się mi nie zgadza. To powiedz, co w końcu wykombinowałyście z twoją koleżanką? No ale to nie ma nic do rzeczy. Czy ty nie rozumiesz, że w twoim stanie każda informacja jest ważna? Bo co? Poszłyśmy z Klaudią przed tym castingiem na fukanie jelit. Na salę. Natychmiast. Ała. Doktor Eryk wie już, że w wyniku wykonanego zabiegu doszło prawdopodobnie do uszkodzenia jelita grubego. Aby uratować życie dziewczyny, konieczna jest natychmiastowa operacja. Przepraszam, doktorze, co z Martą? Niestety nie najlepiej. U córki wznosi ostry stan zapalny w jamie brzusznej. Znaczy jak? Skąd to się wzięło? Nie wiem. Podejrzewam, że jest to wynik źle przeprowadzonego zabiegu pukania jelita. Pukania jelita? Co pan do mnie mówi? Tak, właśnie, o fakt. Ja myślę, że koleżanka córki ma pani więcej w tym temacie do powiedzenia, prawda? Pogadamy. Ja niestety muszę wracać na salę. Chciałem tylko panią poinformować, że operacja jest niezbędna. Rany boskie. Rozumiem, że się pani zgadza. Błagam, niech pan ratuje moje dziecko. Co on mówił do cholery? Jakie pukanie jelit? To przez ten casting. Mary chciała zrzucić kilka kilo, a to zajebiście pomaga. Co wam strzeliło do głowy? No ale Sandra mówi, że to bezpieczne, się na tym zna. A niby skąd Sandra się na tym zna? Przecież ta dziewczyna jest głupia jak but. No ale nigdy wcześniej nie było takich akcji. Nigdy wcześniej? To jak często wy to sobie fundujecie? No, przed każdym castingiem albo sesją. Jezus Maria. Jezus Maria. A mnie się wydawało, że ja znam swoje dziecko. Że ma w głowie poukładane i że żadnej głupoty nie zrobi. Nie miałam pojęcia, że jej tak zależy na tych castingach, na tych pokazach. Może trzeba było z nią więcej rozmawiać. Tylko kiedy? Kiedy roboty trzeba pilnować, żeby było co do garnka włożyć. Żeby ją tylko z tego wyciągnęli. Nie, ja się nie zgadzam na żadną operację. Słyszy pan, ja nie mogę mieć żadnej Córeczko. Blizny. Ja się nie zgadzam na żadną Córeczko. Operację. Nie, mamo, proszę cię, nie pozwól im mnie pociąć. Proszę cię. Ja muszę być jutro na castingu, to jest najważniejsze. Ja muszę go wygrać. Mamo, ja muszę go wygrać. Ja muszę cię zabrać. Dziewczyna nie chce operacji. Boi się, że pozostałe po niej blizny zrujnują jej karierę. O czym ona mówiła? Jaki Mediolan? Mnie się pani pyta, to wszystko pani wina. Moja wina? Tak, ona chciała tam wyjechać, żeby zarobić. Już nie mogła patrzeć, jak pani jest nieszczęśliwa przez to, że nie może jej zapewnić tego, o co ona prosi, tak? Mediolan, tak? Tak. Mediolan. Ta operacja to moja wina. Moja Marta, moja mała córeczka. A ja tylko narzekałam, że jestem zmęczona, że nie mamy co do garnka włożyć, że nie mamy jak związać końca z końcem, a przecież powinnam ją od tego trzymać z daleka. A nie, żeby ona takie rzeczy ze sobą wyprawiała. Od ponad godziny trwa operacja nastoletniej moderki. Jej matka jest załamana. Uświadomiła sobie, że za bardzo obciążyła córkę swoimi problemami. Dziewczyna marzyła o karierze, żeby pomóc jej finansowo. Aby osiągnąć swój cel, była w stanie zaryzykować nawet własne zdrowie. Panie doktorze. Tak? Co z moją córką? Nie wiem, jeszcze nie skończyli. To czy to oznacza, że jest źle? Nie, to nie znaczy, że jest źle. To znaczy, że nie chcą niczego przeoczyć. O, cześć, jak tam? No, na szczęście było się bez komplikacji. Córka jest już na bloku pooperacyjnym. Dzięki Bogu. Kobieta odetchnęła z ulgą. Bała się, że straci jedyne ukochane dziecko. No Mary, powodzenia. Dziękuję. Lekarze usunęli dziewczynie uszkodzony fragment jelita grubego. Pozostałe po operacji blizny dobrze się goją i nie ma ryzyka dalszych powikłań. Matka codziennie po pracy odwiedza córkę. To, co się stało, jeszcze bardziej je do siebie zbliżyło. Wszyscy już w domu czekają na ciebie. To się cieszę. Twój brat już nie może się doczekać. Przez te blizny pewnie już na zawsze mogę zapomnieć o zdjęciach i castingach. Naprawdę, liczyłam na to, że ten Mediolan nam wypali. Mama mówi, żebym się tym teraz nie przejmowała, że to jest nieważne. Że ona znajdzie sposób na to, żebyśmy miały lepiej w życiu. No, oby, bo ona naprawdę zasługuje na to, żeby być szczęśliwą. Krzysztof Słupski nadal przebywa w specjalistycznym ośrodku w Gdyni. Dzięki leczeniu w komorze dekompresyjnej powoli wraca do zdrowia. Mężczyzna jeszcze przez kilka tygodni musi pozostać pod opieką lekarzy. Do końca życia będzie też borykał się z przewlekłymi bólami stawów i mięśni. W szpitalu cały czas jest przy nim rodzina. Pan doktor też już nie ma żadnych zastrzeżeń, więc
Co teraz? Zaczynamy wszystko od początku. Zaczynamy. Może gdzieś pojedziemy? Ja jestem za. Na wakacje. Niewiele brakło, a byłoby po mnie. Myślałem, że ten instruktor nurkowania przesadza. I olałem to, co mówił o zakazie latania samolotem. No całe szczęście, że Aga i Dawid są teraz ze mną. A Weronika? To nie było nic poważnego. Poprosiłem ją, żeby do mnie nie dzwoniła. Na oddział ratunkowy córka przywozi ojca, który rano zasłabł w łazience. Mężczyzna od kilku dni cierpi też na zaburzenia równowagi. Ojciec uważa jednak, że córka panikuje. Na oddziale pojawia się żona chorego. Wszystko przez paranoję mojej żony. Cały szpital na nogi postawiła. Mama po prostu się o ciebie martwi. Tak, mama jak się martwi, niech sobie psa na martwienie kupi. Po wstępnych badaniach, wbrew opinii lekarzy, mężczyzna wypisuje się na żądanie. W tym samym czasie ratownicy pogotowia przywożą do szpitala dwie dziewczyny poszkodowane w wypadku samochodowym. Jedna z kobiet jest poważnie ranna. One mogły zginąć. Ta dziewczyna, która prowadziła samochód, jest poważnie połamana. Nagle stan jednej z poszkodowanych gwałtownie się pogarsza. Czy lekarze zdołają uratować jej życie? Podajemy płyny. Pacjent, który opuścił oddział na własne żądanie, tuż po wyjściu ze szpitala doznaje udaru mózgu. Proszę pana, słyszy mnie pan? Tato!